Norbert Lentwi, chwytamy.pl, znajduje się w siedzibie Wrox Gymu we Wrocławiu, a ze mną jest szef wszystkich szefów, główny trener Tomasz Skórkowski. Witaj Tomku. Witam serdecznie. W związku z tym, że sezon startowy w jiu-jitsu trwa w pełni, to chciałbym poruszyć z Tobą kwestię przygotowania mentalnego, psychologicznego zawodników. Powiedz mi, czy można osiągać sukcesy w sporcie, głównie chodzi mi o sporty walki, bez odpowiedniego przygotowania i nastawienia mentalnego? Jest to trudne zagadnienie, natomiast niektórzy rodzą się z takim darem od Boga, że psychika jest ich bardzo mocną stroną. Niektórzy niestety muszą się posiłkować, teraz jest bardzo popularny taki main coach, trener mentalny czy psycholog sportowy kiedyś. Powiem szczerze, że w sportach walki według mnie, a siedzę w sportach walki około 30 lat, to psychika jest rzeczą najważniejszą i określam to na 70%. Skuteczności czy też wiary w sukces, czy generalnie w sukces, to jest 70% psychika. Możemy trenować wszystkie cechy motoryczne, takie siła, szybkość, wytrzymałość, technika, ale bez odpowiedniego nastawienia, bez podejścia mentalnego odbijamy się od przeciwników i zastanawiamy się, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, przecież ciężko trenuję. No, chodzi o to, żeby właśnie sfokusować się przede wszystkim na zwycięstwo, na sam trening, prowadzenie treningu przez zawodników wyczynowych powinien być szczególnie dopasowany do danej gry danego przeciwnika, nastawiony przede wszystkim na zwycięstwo. A więc to zwycięstwo powinniśmy wizualizować już dużo, dużo wcześniej. Przed zawodami to nie jest też tak, że powiedzmy jedziemy na zawody, zawody są w sobotę, a ja przygotowuję się mentalnie dwa dni przed. Dwa dni przed to już jest takie bezpośrednie przygotowanie do startu. Gdzieś tam oglądamy te highlighty i tak dalej, natomiast te przygotowanie mentalne musi być dużo, dużo wcześniej. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Andre Galvao o jego przygotowaniu mentalnym przed ADCC, kiedy walczył super fight z Cyborgiem. Wynik tam był druzgocący dla Andre, on po prostu zniszczył całkowicie Cyborga. I tak moim zdaniem on już wygrał tą walkę przed wejściem na matę. I to jest właśnie przygotowanie mentalne, to jest właśnie przewaga nad innym. Tak naprawdę to Cyborg w ogóle w tej walce nie podjął walki. Nie podjął walki, to była cały czas dominacja Andre, wynik bardzo wysoki, więc no i pytałem się, jak to zrobiłeś, w jaki sposób się przygotowywałeś. I biorąc pod uwagę najlepszego zawodnika na świecie w brazylijskim jiu-jitsu, który walczy jeszcze nadal, jest nadal bardzo mocny, to ta sfera psychiki teraz u niego jest rzeczą najważniejszą. On posiłkuje się właśnie świetnymi trenerami mentalnymi, psychologami sportowymi i to jest rzecz najważniejsza, ponieważ on już wszystko ma. On ma super technikę. Cały czas w odpowiedni sposób trenuje siłę, która nie blokuje jego walki i przygotowanie mentalne. I on mi powiedział, Tomek, ale ja miesiąc wcześniej chodziłem z pucharem i wizualizowałem sobie zwycięstwo, podnosząc ten puchar do góry, jestem zwycięstwo na takiej zasadzie. To są proste, czasem dziwnie brzmiące i dziwnie wyglądające rzeczy, ale one są efektywne, tak? One po prostu działają. Nie? Może to wyglądać głupio i to zresztą było chyba na fanpage'u, jak on to robił, na fanpage'u Andre, jak on nosił ten puchar i tak, wygrałem, jestem zwycięzcą. I on to robił już, przygotowywał się mentalnie miesiąc, półtorej miesiąca wcześniej, ciężko trenując przy tym i po każdej jednostce treningowej ten trener mentalny, czy tam psycholog sportowy kazał mu to robić i on to zrobił. Oraz wejście przed walką. Jak zauważycie, Andre jest całkowicie wyciszony, jest sfokusowany. Mowa ciała, tak? Mowa ciała jest też bardzo istotna przed wejściem
na matę, czyli jak wychodzi pewnie zawodnik siebie, klata z przodu, głowa wyprostowana, patrzy się prosto w oczy swojemu przeciwnikowi, to to już jest gra psychiki przed wejściem na matę. Jeżeli pokażesz to swojemu przeciwnikowi, a on gdzieś tam zauważy to i ucieknie wzrokiem, to już jesteś bardzo blisko, to już jesteś blisko wygrane i musisz pociągnąć to dalej w walce, mocnym atakiem i tak dalej. To jest właśnie sfera psychiki. A więc moim zdaniem nastawienie mentalne odgrywa bardzo ważną rolę w sportach walki, jak nie najważniejsze. A czy uważasz, że na przestrzeni tam powiedzmy kilkunastu lat w Polsce zmieniło się podejście do tego przygotowania mentalnego? Jest coraz więcej uwagi poświęcane temu? I czy to jest już na jakimś tam odpowiednim poziomie, czy powinno jeszcze pójść wyżej? Według mnie jest to w powijakach wszystko, to wszystko raczkuje i niezależnie od tego, czy to jest dyscyplina olimpijska, czy nie olimpijska, chociaż biorąc pod uwagę ostatnie moje doświadczenia, to uważam, że w dyscyplinach nieolimpijskich jest to dużo lepiej realizowane, bardziej profesjonalnie niż w dyscyplinach olimpijskich, gdzie tak naprawdę w ogóle się tego nie robi, a znam to z autopsji, ponieważ 20 lat trenowałem judo, byłem w reprezentacji kraju i to, co tam się robiło, te psychologiczne podejście czy budowanie mentalne zawodnika, to w ogóle jest żart. Tego nie ma. Nie ma w dyscyplinach olimpijskich. Pokazuje się w dyscyplinach nieolimpijskich, tak jak MMA, gdzie są pieniądze, sponsorzy, zawodnicy kochają ten sport, to nie jest wymuszone w jakiś sposób przez działaczy, trenerów, żeby ten zawodnik trenował na siłę i tak dalej, to sam zawodnik szuka takich rozwiązań, które mu pomogą być lepszym i wygrywać walki. I oni się posiłkują właśnie ludźmi, którzy gdzieś tam są dietetykami, psychologami mentalnymi, trenerami i tak dalej, i tak dalej. I to zaczyna działać. Ale to jest w powijakach, naprawdę. To według mnie to dopiero gdzieś tam raczkuje w Polsce. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej to jest high level. I tak naprawdę bez tego będzie ciężko nam w ogóle dorównać najlepszym na świecie. Czyli według mnie nie, coś takiego w ogóle nie istnieje. W MMA gdzieś tam się pojawia, rzeczywiście zawodnicy pracują z psychologami. Pytanie, czy dobrze pracują, czy ci psychologowie wiedzą, jak mają pracować. Według mnie niekoniecznie, ale to już jest, mówię. Ja mam trochę porównanie z tym, co się dzieje na świecie, z tym, jak pracują psychologowie za granicą. Trener mentalny, jest u nas Daria Albers, która jest też main coachem, czyli tym trenerem przygotowania mentalnego, gdzie szkolenie robiła w Nowym Jorku i wiem, jakie ona ma podejście do zawodników. To jest zupełnie inne podejście niż to, co jest w Polsce. Przede wszystkim spokój i skupienie. Trening mózgu, a nie tylko mięśni. I u nas się tego nie robi. Moim zdaniem to dopiero się zaczyna w Polsce. Czyli jeśli, powiedzmy, zawodnik sam po sobie dostrzega, że no, brakuje mu jakiegoś tam, powiedzmy, skupienia, jakiegoś tam nastawienia odpowiedniego, to uważa, że powinien właśnie szukać jakiejś pomocy jakiegoś psychologa, jakiegoś coacha właśnie takiego, żeby mu tym ułatwił, tak? Myślę, że tak, tylko trzeba też się zastanowić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że będziemy szukać czegoś, tak naprawdę nie wiemy czego, gdzie szukać, no bo tak jak mówię, to jest dopiero początek tego szkolenia w Polsce i żeby nie znaleźć kogoś, kto źle pokieruje tym wszystkim. Psychologowie sportowi nie zawsze pomagają. Ja byłem zwykle bardzo sceptyczny nastawiony, ale to właśnie z racji tego, jakich psychologów mieliśmy w kadrze Polski, w judo. Natomiast teraz widzę, że to jest ogromny potencjał. Takim drugim potencjałem, tak jak przygotowanie mentalne, uważam, jest fizjoterapia w sporcie. Bez tego nie ma sportu. Nie ma sportu wyczynowego na bardzo wysokim poziomie. Także to są dwie takie sfery, które gdzieś tam staram się zgłębiać, dowiadywać o tym i informować o tym swoich zawodników. I uważam, że to są bardzo ważne rzeczy. Aspekt mentalny i aspekt zdrowia ogólnego zawodnika jest bardzo, bardzo ważny. I one się łączą tak naprawdę ze sobą. Bo zdrowy zawodnik jest pewny siebie, jego morale są wysokie.
a więc on powinien być zdrowy. Nie? On, jeżeli coś mu dolega, od razu fizjoterapeuta działa, jeden, drugi, trzeci. Może trenować, może się koncentrować i to wtedy ta praca idzie. Po prostu jest progres. Mhm. Teraz jeszcze, bo wiadomo, zawody i tam walki BMA, starty, czy rządzi wszystko swoimi prawami, ale czy już na etapie treningu, bo to jest na przykład widać po jiu-jitsu, często się z tym spotykam, że powiedzmy jest niższy pas i on mówi, a nie, ja z tym wyższym nie będę robił, bo on jest lepszy, bo on mnie tam, nie wiem, dojedzie, czy coś w tym stylu, albo znowu wyższe pasy, że jest walka, oni się spinają, bo nie no, ten niższy to mnie nie może odklepać i tak dalej. I czy takie coś może zahamować rozwój właśnie na przykład w jiu-jitsu czy ogólnie w sporcie? No oczywiście. Oczywiście, jest to złe podejście do treningu, ponieważ takie rzeczy powinni tłumaczyć trenerzy, ale trenerzy też nie zawsze widzą, że dana osoba na przykład unika wyższych pasów. Więc jeżeli oglądają to młodzi ludzie, którzy borykają się z tego typu problemami, niech zapytają swoich trenerów prosto z mocy. Trenerze, czy to jest dobre, czy powinienem walczyć z wyższym pasem, czy to będzie mnie rozwijać i tak dalej, i tak dalej. A ja myślę, że każdy trener w jiu-jitsu jest w stanie to wytłumaczyć. Ja powiem tak, ja to tłumaczę w ten sposób, że jeżeli niższy pas walczy z pasem, który jest potencjalnie lepszy od niego, to walcz o życie, po prostu idź walcz tak, żeby przeżyć tą walkę, niezależnie od tego, ile razy cię odklepie, niezależnie od tego, co się w tej walce wydarzy, idź po prostu po swoje, idź wabank, daj z siebie wszystko. Natomiast jeżeli ta sama osoba walczy z potencjalnie słabszą osobą od siebie, walcz tak, żeby nie zrobić mu krzywdy, walcz tak, żeby nie używać siły, walcz bez uchwytów, walcz samymi nogami, walcz samymi rękoma. Pracuj tylko jedną gardą, spróbuj skończyć 10 razy jedną techniką. Tak jak kiedyś to mówił Rickson Gracie, spróbuj skończyć białego pasa jedną techniką 10 razy pod rząd. 2 razy skończysz, 3 razy skończysz, ale skończ 10 razy pod rząd, nie ma takiej opcji. Nie, to naprawdę jest trudne, to naprawdę jest wymagające, nawet przy walce czarnego pasa z białym. Nie? Więc wszystko polega na tym, żeby gdzieś tam się odnaleźć na tym treningu i próbując cały czas się rozwijać. Trening ma być rozwojem. Trening ma być przyjemny. Jeżeli nie czujesz przyjemności z treningu, bo to też bardzo często gdzieś tam się dzieje, cześć, to co powinniśmy zrobić? Po prostu powinniśmy się rozluźnić, jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli ta psychika już nam paruje, mamy tego dość, mamy dość wykonywania zadań, to pobawcie się wtedy na tym treningu. Bawcie się i czerpcie z tego pozytywną energię. Jeżeli znowu złapiecie ten głód robienia progresu, wskoczycie sobie na progres i będziecie go robić. Gdzieś tam cały czas polepszać się małymi kroczkami. Bardzo fajnie kiedyś to opisał Adam Wardziński o tym 1%. Wtedy nie mamy do siebie wielkich jakichś żądań podczas treningu, tak? Robię ten 1%, już jestem happy, tak? Już się cieszę. Ważne, żeby było cały czas, żeby trening i progres był pozytywny, żeby to nie było męką, jakąś męką, tak? I to jest bardzo ważne. Ja teraz też nawiążę do zupełnie innej dyscypliny, z którą miałem ostatnio kontakt i z gościem, który jest mistrzem świata. Chodzi o kitesurfing strapless. To jest zupełnie nowa dyscyplina. Byłem na takim prokampie z mistrzem świata Machu Lopezem i pytałem się go, bo ja chciałem cały czas progres. A on mówi, ale Tomek, to jest freestyle'owy sport. Jeżeli nie czujesz progresu, to znaczy, że jesteś spięty. Jeżeli jesteś spięty, to nie zrobisz fajnego triku freestyle'owego, bo jesteś po prostu spięty, jesteś zmęczony. Więc co wtedy powinieneś robić? Po prostu pływać i czerpać z tego pozytywną energię. I ja mówię to samo ludziom z brazylijskiego jiu-jitsu. Jeżeli nie czerpiecie odpowiednich korzyści mentalnych z tego, że cały czas pracujecie na progresie, pobawcie się, weźcie sobie białe pasy, pobawcie się, uśmiechnijcie się, pogadajcie sobie na treningu i znowu bądźcie w grze, a nie przerywajcie nigdy treningu. Nigdy. To jest bardzo ważne. Nigdy nie przerywajcie treningu. Możecie zmienić, możecie iść pobiegać, możecie pójść zrobić siłownię.
te wszystkie zagadnienia, o których teraz mówimy, to jest w sferze tej psychiki, o którą ty pytałeś i przygotowania mentalnego, tak? Jeżeli będziesz się zajeżdżał robieniem progresu, to w pewnym momencie twoja psychika powie, nie chcę już tego, nie chcę po prostu. I twój ukochany sport ci zbrzydzi. A do tego nie możemy dopuścić, bo jeżeli mamy dość danej dyscypliny, to może to spowodować dłuższą przerwą, a następnie brakiem powrotu do macierzystej dyscypliny, szukaniem jakichś wymówek i tak dalej, tak? I koniec kariery, tak? Ja uważam, że zawsze to, co robimy, powinno być pozytywne. Czyli powinniśmy trenować w taki sposób, żeby nam to sprawiało jak największą przyjemność, żeby nie traktować jako, nie wiem, obowiązek, tak, czy... Tak. I to jest fajne. Ja może też podam przykład swój z autopsji. Jak trenowałem judo, zawsze byłem sfokusowany na zwycięstwo, nie? Wymyśliłem sobie, że Sydney 2000 to będzie moje igrzyska i to był dla mnie priorytet. I czy wygrywałem Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czy jakieś inne ważne turnieje, to mnie nie cieszyło, bo ja miałem w głowie tylko i wyłącznie igrzyska. I co się stało? Stało się to, że ja nigdy na te igrzyska nie pojechałem, nawet jakoś było tak, że nie było mi to w ogóle po drodze. Zacząłem trenować inną dyscyplinę i dopiero jak zeszło to ciśnienie, jak już zacząłem trenować inne dyscypliny, jiu-jitsu sportowe, brazylijskie, i jadąc teraz na zawody, ja jadę się pobawić, spotkać kumpli z całej Polski. Jadę dobrze się pobawić i nie mam ciśnienia, czy ja wygram, czy ja przegram, po prostu wygram, okej, super, pokażę coś swojej córce, która też w tym jest. Jeżeli przegram, będę starał się jej wytłumaczyć, że nie tylko wygrana się liczy. Dzięki czemu ostatnimi czasy naprawdę fajnie mi się walczy, zupełnie zmieniłem styl. Zupełnie zmieniłem podejście, w ogóle się nie stresuję, ja czekam na zawody, to jest dla mnie święto. Zabieram całą swoją rodzinę, jedziemy tam razem, spędzamy fajny czas. I to jest te przygotowanie mentalne, którego nie miałem w dyscyplinie olimpijskiej, tak? Źle po prostu mnie nastawiano, tylko wygraj, 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 musisz. Nikt nic nie musi. Po prostu idziemy swoją drogą, nie myślcie o złotych medalach, nie myślcie o igrzyskach olimpijskich, nie myślcie o tym, że będziecie mistrzami świata, bo na to przyjdzie czas. Póki jesteście młodzi, bawcie się sportem, nie bawcie się poza sportem, bo jak chcecie być wyczynowymi sportowcami, musicie być w reżimie. Wasze ciało musi i głowa musi być reżim, musicie narzucić sobie reżim. Kiedy trzeba się wyluzować, oczywiście się luzujemy, ale... Ja namawiam do wyluzowania się w sposób aktywny. Ja na przykład czerpię korzyści duże pływając na kitesurfingu, czy robiąc jakiś bardzo ciężki trening siłowy, tak? To jest dla mnie odskocznia, bo nie jestem na macie. To jest już dla mnie coś innego. Natomiast imprezy to nie jest do końca najlepsze wyjście, ale jeżeli ktoś tam się odnajduje w tym, jest mnóstwo zawodników, którzy gdzieś w ten sposób upuszczają stres. Okej. Jeżeli to jest dla was dobre, proszę bardzo. Jeżeli to jest skuteczne, róbcie to. Nie każdy musi mieć te same akcenty, co ja, czy co ty, czy jeszcze ktoś inny. Nie musicie się wzorować na wielkich mistrzach. Macie po prostu czuć siebie i to jest najważniejsze. A czy takim pomysłem na przełamanie się może być właśnie zwiększenie ilości startów? Że powiedzmy jedziemy, stresujemy się, jeden start, drugi, i czym więcej będziemy startować, tym powinno to lepiej wyglądać? I czy to właśnie może być taka metoda do naszego nabierania pewności siebie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Jeżeli mamy problem z wysokim ciśnieniem podczas startu, to my się go nigdy nie pozbędziemy. Nigdy, ono będzie takie, ale możemy zaadoptować swój organizm, swoją głowę do tego, żeby było nam z tym lżej po prostu, albo po prostu nie będzie nam to przeszkadzać. W pewnym momencie nie będzie nam to przeszkadzać. Jak zaadoptować swoją głowę i ciało? Anuż to właśnie co powiedziałeś, czyli jak najczęściej startować, ale z pozytywną energią i nie przejmować się przegraną, bo przegrana jest wliczona w nasz sukces tak naprawdę. Nie ma mistrzów, którzy nigdy nie przegrali walki. Nie? Świetnym przykładem może być Keenan Cornelius, z którym rozmawiałem
jak byłem w Stanach i on powiedział, wiesz Tomek, ja do białych i niebieskich pasach nie wygrałem żadnego turnieju. A od purpur nie przegrał, od początku purpur do końca brązów nie przegrał ani jednej walki. Więc to, kiedy staniemy się tymi mistrzami, nigdy nie wiadomo, kiedy to będzie. Czy to będzie na białym pasie już, może być, czy dopiero na czarnym pasie. To wszystko zależy. Każdy z nas jest inny i jeżeli ktoś ma problem z ciśnieniem podczas turnieju, namawiam do tego, żeby startować częściej, ponieważ to adoptuje nas ze stresem. Ten stres już wtedy nie paraliżuje, nie zabiera wszystkich skillsów, które wytrenowaliśmy podczas treningu. Po prostu jesteśmy na to przygotowani. To się buduje tak jak siłę mięśni, tak? Naszą głowę budujemy tak jak siłę naszych mięśni. To jest proces, to nie jest zmienimy to jednym ruchem i to zacznie działać. To jest proces, my musimy cały czas w tym być, cały czas myśleć, być sfokusowanym na dany aspekt tej naszej bolączki, która nas trapi. Jeden ma problem ze stresem, drugi z rozwolnieniem podczas treningu, trzeci często sika i tak dalej. To jest stres, to jest tylko i wyłącznie stres. Czwarta, kolejna osoba się w ogóle nie odzywa. Jeszcze inna osoba non-stop gada. Tak działa stres. Jedna osoba jest podniecona, non-stop jest podniecona. Jest cały czas euforia, tak? Fizyczna i psychiczna, bo to też tak działa. I to jest stres, tak działa stres. Stres działa bardzo, bardzo różnie na nasz organizm. I po prostu my musimy nauczyć się go dostrzegać i radzić sobie. Jeżeli zamykamy się w sobie, to musimy coś z tym zrobić. Trzeba iść do naszego teamu, iść, niech tam ktoś z nami pogadać, ruszyć się, nie zamykać się w sobie. Jeżeli jesteśmy cały czas gadka, szmatka, to wyjść sobie, pooddychać głęboko. To są takie proste rozwiązania, ale skuteczne. To jest naprawdę temat rzeka i uważam, że jeżeli ktoś myśli o poważnych startach, to powinien zagłębić ten temat dosyć mocno, bo to jest 70% według mnie sukces. A tak już w sumie kończąc, to zgodzisz się z tym stwierdzeniem, że osoba, która startuje, rozwija się 2-3 razy szybciej od osoby, która w ogóle nie bierze udziału w zawodach i tak dalej? Czy widać to na treningach różnicy w rozwoju tych osób? Czy absolutnie tak. Absolutnie tak. Bo wiecie, no, są zawodnicy, którym się wydaje, że oni są mocni. Oni są mocni tylko i wyłącznie dlatego, bo nie jeżdżą na zawody. Co to za sztuka wygrać z kimś na treningu? To w ogóle... Nie można kategoryzować, że ktoś jest dobry, bo wygrywa z kimś na treningu. To w ogóle jest bez sensu. Rozumowanie to jest bez sensu. Prawdziwy sukces zaczyna się, kiedy staniesz naprzeciwko osoby podczas zawodu, spojrzysz jej prosto w twarz i po prostu zaczniesz walczyć. Jeżeli wygrasz, super. Jeżeli przegrasz, przeanalizuj to i jedziesz dalej. Tak? To można powiedzieć. Że to jest sukces. Nie przegrywają ci, którzy nie jeżdżą na zawody. Więc my tutaj w klubie cały czas namawiamy wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś trenuje komercyjnie, czy sportowo, czy wyczynowo, do tego, żeby wszyscy jeździli, ponieważ to jest rozwój całego klubu. Jeżeli jeden drugiego ciągnie na zawody, to jest rozwój całego klubu, całej grupy. Zaawansowanej, dzieci, w zależności jakie są tam grupy w danym klubie wiekowe, ale to jest rozwój, jeden drugiego ciągnie. Są zaraz, poza tym to jest świetna integracja podczas turnieju. I wtedy dostrzegasz, że tak naprawdę to, że wygrywasz z mocniejszym dużo od siebie na treningu, to nic nie znaczy. Bo wychodzisz do pasa potencjalnie niższego od siebie i przegrywasz, tak? Bo cię paraliżuje, bo po prostu sobie z tym nie radzisz. To, no, w judo mówi się o mistrzach randori, tak? Czyli o mistrzach, którzy są świetni. Znam mnóstwo takich ludzi. Mnóstwo takich ludzi, którzy świetnie walczyli na randori, ale na walkach, tak? Ale jak przychodziło co do czego,
to przegrywali pierwszą walkę i to w pierwszych sekundach, ponieważ stres ich tak paraliżował, że nie byli w stanie walczyć. I teraz, czy taka osoba jest dobra? No nie, nie jest dobra, bo jiu-jitsu to jest sport, tak? Więc miarą tego sportu jest wygrana na zawodach, tak? Medale. To jest miara tego sportu, a nie ilość skończeń na treningu. To się nie liczy, to w ogóle nie ma żadnego sensu, liczenie czegoś takiego. Nie? Można gdybać, czy ktoś jest w formie, czy nie, po tym, jak się porusza, ale zawody i tak weryfikują wszystko. Także uważam, że trzeba jeździć na zawody, niezależnie od tego, jakie to są zawody. Słabsze, gorsze, międzynarodowe, krajowe, trzeba po prostu jeździć, startować i wymieniać się doświadczeniami w klubie. I to jest progres dla całego klubu, dla trenera również, dla Polski, tak? Dzięki temu, że Polska cały czas startowała bardzo aktywnie od 2000 roku już na zawodach, według mnie jesteśmy najlepsi w Europie. No w ogóle i jeżeli chodzi o jakość zawodników, ale też liczbę zawodników. Tak? Jest ogromna liczba tych zawodników trenujących i startujących, więc to jest ogromny atut dla Polski, że po prostu znalazły się takie osoby, czy protoplaści, takie jak Bagi, czy Mariusz Minkę, tak? Którzy tak tym pokierowali, że teraz jest po prostu wysyp i naprawdę trenerzy tacy jak my mamy co robić i dzięki temu się realizujemy. Tak, jak słyszeliście, pracujcie nad swoim nastawieniem, startujcie, bawcie się sportem, a rozwój medale na pewno przyjdą same. Dokładnie tak. Dziękuję pięknie. Dzięki.